Telewizja w Polsce, PL Gorące Pytania i wracamy do dyskusji o wyborach prezydenckich. W studiu ponownie witam profesorów Henryka Domańskiego i Kazimierza Kika. Dzień dobry panom. Raz jeszcze, kto rozdaje karty w kampanii, o tym już nieco mówiliśmy w poprzednim punkcie naszego programu, zatem popatrzmy też, jak politycy przygotowali się do tych wyborów. Oficjalne spoty w kampanii wyborczej Andrzeja Dudy. Jestem przeświadczony, że możemy razem naprawiać nasz kraj. To jest wielkie dzieło, dzieło ogromnie trudne. Nikt go w pojedynkę nie zrealizuje. Głęboko wierzę w to, że jesteśmy w naszym kraju w stanie odbudować wspólnotę. Prezydent jest wybierany przez naród. I w związku z tym prezydent Rzeczypospolitej, kiedy już zostaje wybrany, to ma służyć narodowi. Przyszłość ma na imię Polska! Wspierali tym tysiącom, milionom anonimowych ludzi. Ci, którzy zagłosowali na mnie, opowiedzieli się za zmianą i bardzo za to dziękuję. Uroczyście przysięgam. Będę strzegł niezłomnie godności narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa. A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Żeby Polska była normalnym krajem, takim samym jak bogate kraje Unii Europejskiej. Do tego dążymy, żeby był taki poziom życia, bo Polacy na to zasługują. Nasza historia, nasza walka o niepodległość, o wolność, a także bronienie Europy powoduje, że jednoznacznie... Mówiliśmy o tym rachunku, jaki wyborcy mogą wystawić prezydentowi Andrzejowi Dudzie, ale jest też dużo rzeczy, których właśnie przewyższa Andrzej Duda swoich kontrkandydatów właśnie dlatego, że jest urzędującym prezydentem, właśnie dlatego, że możemy go oceniać też krytycznie, ale no i pozytywnie za to, czego dokonał. To są też te mocne przemówienia, jak choćby 1 września i wówczas uderzenie w Sowietów, przypomnienie tego, że najechali na nas także 17 września z tamtej strony, ze wschodu. Także wówczas mocno Andrzej Duda powiedział o nieudzieleniu pomocy przez aliantów. No i inne z przemówień, choćby te o reformie wymiaru sprawiedliwości, możemy do tego tematu wrócić, w których mówił bardzo mocno także na forum publicznym, międzynarodowym, w rozmowie z Donaldem Trumpem. Te mocne słowa i takie postawienie na reformę wymiaru sprawiedliwości pomimo weta z lipca 2017 roku. Czy to także może mieć znaczenie tej kampanii? No, kilka elementów pani tutaj wymieniła. Z jednej strony przewidywalność prezydenta Dudy. No tutaj nikt go nie pokona, no bo ma to doświadczenie, ludzie wiedzą, kim jest, i wiedzą, że się nie zmieniło od 2015 roku. No, nastroje społeczne też się nie zmieniły specjalnie. No, większość ma w naszym społeczeństwie obywateli, większość ma tę orientację prawicową. No, to jest pierwszy atut. Drugie, no to była tutaj mowa wielokrotnie o podkreślaniu tego znaczenia, tego momentu dumy narodowej. No to jednak też oddziałuje, mimo że krytykowane jest często przez opozycję, co prawda tak trochę z opłotków, że to jest, nie pasuje do współczesnej jakby wizji nowoczesnego społeczeństwa, takiego modernizującego się, że to jest pewne nadużycie tego, tych elementów patriotyzmu, ale to działa jednak na wyborców w Polsce. No trzeci element, ta komunikacja, zdolność, umiejętności komunikowania się. To jest niezwykle ważne i to w tych ośrodkach lokalnych. To nie jest jak na sali, prawda, chodzenie z mikrofonem, ale tego typu jak chodzenie między ludźmi, podawanie ręki czy rozmawianie, umiejętność To realnie przekonuje wyborców. Tak, i to są takie elementy, które sądzę, Robert Biedroń jest również tym dobry, więc tutaj może z nim konkurować. A Małgorzata Kidawa-Błońska również jeździ po Polsce, mówi o tym, że no zjedzie od Wisły do Tatr, od wschodu do zachodu cały kraj, no ale już widzimy, że w niektórych miejscach traci cierpliwość, i kiedy wyborcy na takich spotkaniach pytają, co zrobiła przez 8 lat Platforma Obywatelska, Małgorzata Kidawa-Błońska potrafi odpowiedzieć: a pan zrobił co? Wszystko chętnie, wszyscy chętnie tutaj posłuchamy. Czy to jest taki brak cierpliwości, czy to jest jednak kandydatka, która dotrze do ludzi? Trudno powiedzieć, żeby dotarła bardziej do ludzi niż pan prezydent Duda, ale chcę powiedzieć, że jestem zasadzka. Pani powiedziała, że bardzo dobrze, pan prezydent Duda jest prezydentem łatwiej. Nieprawda.
Komorowski też był prezydentem. To jest trudniej. Dlaczego? Otóż tu patrzymy na konwencję. Konwencja to dzieło marketingowców, socjotechników. I uwaga, im lepsza konwencja, im lepsza praca marketingowców, tym gorzej może wypaść na tym tle prezydent później po kampanii wyborczej. Tak, tyle że ta konwencja przysłużyła chyba jednak wizerunkowi Andrzeja Dudy, bo on się sprawdza w takich sytuacjach. W takich sytuacjach, ale potem przyjdzie rachunek za 5 lat. Mhm. I dlatego też myślę sobie, że lepiej byłoby wypaść lepiej w życiu niż na konwencjach. Bo... No to jak wypada Andrzej Duda w życiu, a jak Małgorzata Kidawa-Błońska? Otóż to właśnie, i tego się boję. Boję się, że przyjdzie rachunek to i przyjdzie mu rachunek za całą formację Prawa i Sprawiedliwości. Bo to nadużycie, rzecz jasna, będzie, że będą go rozliczali za to, czego nie zrobił lub co zrobił słabo Prawo i Sprawiedliwość, bo tak będzie. Do niego nie można mieć poważniejszych jakichś tam zażaleń. Natomiast do formacji niektórzy, część społeczeństwa może mieć. Ja się boję tej jednej rzeczy, mianowicie, żeby Andrzej Duda nie wypadał lepiej marketingowo w tych różnego rodzaju spotkaniach, obietnicach, pięknych słowach. Bo bardzo pan profesor mówi, że to jest jego atut, że umie dotrzeć do ludzi. Nie. Niech lepiej wypada w działaniu. Żeby te 5 lat było argumentem na niego, a nie ta krótka konwencja, nie te krótkie wystąpienia. I ja myślę sobie, że Polacy dojrzewają do tego, że nie dadzą się już pięknymi słówkami zwodzić. Będą patrzyli na tego typu i pojawi się jaskrawa sprzeczność czasem pomiędzy nadziejami, jakie stwarza osoba, która pięknie mówi i pięknie marketing jest zorganizowany, a realizacją tych marzeń. Ja boję się, że w tej kampanii w maju przyjdzie rachunek nie za kampanię, tylko za te wszystkie obiektywne wskaźniki to przemawiają na korzyść prezydenta. No jechałem tutaj i czytałem ostatnie wyniki dane GUS-owskie dotyczące redukcji nierówności. No jestem sam zaskoczony. Indeks Giniego zmniejszył się od 2015 roku 0,32-0,28 dochodów dyspozycyjnych rodziny. Tak samo nierówności między pierwszymi ostatnim kwintylem, czyli podziałem społeczeństwa polskiego na 20%. I no poza tym te wydatki socjalne PiS-u. Oczywiście, że będzie kojarzony i musi być kojarzony z PiS-em negatywnie, ale będzie kojarzony przez te... Ilu mamy tych zdecydowanych przeciwników PiS-u? 27-28%. No, ci, którzy będą głosowali za wszelką cenę na Platformę. Także... A ile mamy zdecydowanych zwolenników PiS-u? 42-43. Przepraszam bardzo. 42-43. Tak, wynik to... stabilny, niezwykle oscyluje. Panie profesorze, no... W zależności nie od badań, nie, prawda? Nie, no to dlatego użyłem słowa oscyluje. Natomiast to, że będzie rozliczany, no oczywiście, ale to każdy polityk będzie rozliczany i dobrym rozwiązaniem jest to, że między innymi można kandydować na prezydenta tylko po raz drugi. Warto kadencji, bo jakby po raz trzeci kandydował, to na pewno już byłby tak rozliczany, żeby przegrał. Warto pamiętać, panowie, że wszyscy startujący nie są nowi w polityce i oni też mogliby być rozliczani, prawda? Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Sejmu. No, jednak w Platformie Obywatelskiej nie od wczoraj. No, a jest przedstawiana jako taka, znaczy Platformia miała chyba nadzieję, że ona będzie taką drugą Beatą Szydło, taką właśnie kandydatką, która trafi do ludzi, która jest kulturalna, która mówi pięknym językiem o zgodzie. Czy tak jest w istocie? Zaraz. Musimy popatrzeć, bo tu wrócę do tego, co pan profesor powiedział, że Gini idzie w górę. Ale w dół. Znaczy w tym sensie, że zmniejsza się nierówności. Ale z drugiej strony mamy drożyznę. Ta drożyzna zaczyna w tej chwili uderzać także i współczynnik Giniego. Czyli będziemy mieli pewne tendencje, które będą korygowały i bardzo, bardzo boleśnie, bo ludzie nie czytają o współczynniku Giniego, ale idą do sklepów i nagle widzą, że 4-5%. Oczywiście nie czytają, no ale współczynnik Giniego to jest właśnie ten współczynnik, który bardzo warto sprawdzić w swoim portfelu, bo właśnie najbiedniejszym wyrównuje te nierówności pomiędzy najbiedniejszymi a najbogatszymi. No to tak to na oko wygląda. Natomiast pamiętajmy, ludzie idą do sklepu. W portfelu kupują. Na oko realnie wygląda. Wszystko drożeje. Wszystko zdrożeje w tym roku, właśnie na wiosnę. To będzie drożyzna, trudno obliczyć, bo każdy człowiek ma inne swoje wydatki. Zatem będzie w różny sposób partycypował. Ale mówię, to nie jest argument. To nie jest argument w kontekście tego, że wszystko drożeje. No dobrze, ja pytałam o Małgorzatę Kidawę-Błońską. To ona trafi do tego ludu bardziej, czy nie? Do mnie nie trafia. W związku z tym ja jestem zresztą... Znaczy,
reakcje na jej wystąpienia, które płyną przecież ze wszystkich stron, również z kręgów samej Platformy, świadczą, że nie trafia, nie trafia tak jak Andrzej Duda nie trafia. I tutaj najlepszym testem to będzie to, na przykład, czy się odbędzie debata po pierwszej turze, albo nawet przed pierwszą turą między panią Kidawą Błońską i Andrzejem Dudą. Kto z nas powie, kto z nas zaryzykuje hipotezę, że ona wygra tę debatę? Raczej przegra, prawda? Musi przegrać. No więc chyba jeżeli chodzi o jej atuty, to one się nie zmienią, one zawsze lokują się niżej. Tutaj na jej korzyść może tylko działać nienawiść do PiS-u i chęć unicestwienia PiS-u, no, a ona nie przekracza tych, ja sądzę, tych 30% w świetle wyników. A badań. Jak oceniać ostatnią awanturę w opozycji, można by powiedzieć, właśnie o słowa Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która powiedziała właśnie na takim spotkaniu z ludźmi, że cytat, facet z facetem dziecka mieć nie może, i tu oburzony i Robert Biedroń, i jego partner, i Włodzimierz Czarzasty. Ja chcę powiedzieć tak, popatrzmy na panią Kidawę-Błońską pod kątem genezy jej kandydowania. To nie była naturalna kandydatura w sensie takim, że została wybrana w równorzędnych prawyborach. To było wskazanie, instrumentalne, to jest instrumentalna kandydatura pana Grzegorza Schetyny, wynikająca z jego wewnętrznych gier w ramach Platformy Obywatelskiej. W związku z tym ona nie jest kandydaturą dla Platformy optymalną. Ona nie oddaje ducha Platformy, aha, oddaje ducha zamiarów pana Schetyny. I jako taka kandydatura, w moim przekonaniu, może nawet nie wyjść do drugiej tury. Dlatego, że wiemy, co się dzieje z kandydaturami pana Schetyny. Na ogół są chybione. To jest piękna, inteligentna kobieta, nie mam do niej żadnych zarzutów, ale wysoce cenię stanowisko prezydenta i wydaje mi się, że to są nieporównywalne dwie wartości. Znaczy nieporównywalne, ten cytat, co pani przytoczyła, świadczy o tym, po pierwsze, że pani Kidawa-Błońska po raz kolejny uczy się na pamięć i czasami zapomina, bo ona tego nie powinna powiedzieć, to doskonale wiadomo, to tutaj byłaby doskonałą przeciwwagą i również jeżeli chodzi o pozyskanie Andrzeja Dudy. Czyli powiedziała to, co myśli. Tak, no powiedziała to, co myśli, ale nie powinna tego mówić i to doskonale wiemy. Więc po pierwsze uczy się na pamięć i tego się nie oduczy, żeby nie powtarzać, po drugie nie jest spójna w tym, co mówi. Niestety czasami to robi wrażenie, jakby nie myślała tak naprawdę, co chce powiedzieć i co w gruncie rzeczy reprezentuje. No i to jest coś takiego, co się będzie do końca powtarzać i myślę, że zadecyduje o tym, że nawet to, że się nie odbędzie ta debata, bo prawdopodobnie jednak Platformie będzie zależało tym, żeby ona się nie odbyła. No chyba, żeby wystawiła kogoś innego, ale to byłoby wręcz śmieszne. To działa wszystko na korzyść prezydenta Dudy, co według mnie nie zmienia faktu, że rzeczywiście wygrać będzie trudno i to będzie powtórzenie chyba tej sytuacji, rozkład głosów. W tej drugiej turze sądzę, że będzie druga tura, będzie przypominał ten rozkład, który był w 2015. 51,5, 48 i coś tam. I prawie. To jest też charakterystyczne, że osoby rzeczywiście na poziomie, które mogłyby myśleć o urzędzie, jak pan Kosiniak-Kamysz przykładowo, mają małe elektoraty. I to jest ten fatalizm w polskim życiu politycznym, że te elektoraty są stosunkowo wierne. I nawet gdyby racjonalnie zwolennicy Platformy uznali wyższość intelektualną pana Kosiniaka-Kamysza, to i tak będą głosowali na swoją Platformę, czyli osoba o wiele wyżej stojąca, w sensie no, dopasowania cech do prezydentury, bo nie wyżej jako intelekt, bo to co jest zupełnie innego. I to jest fatalizm polskiej sceny politycznej, wierne elektoraty. Ale każdej demokracji chyba, bo to jest tak, że głosuje się na tego kandydata, który prezentuje silniejszą partię polityczną, żeby nie wiem jaka Kidawa-Błońska była zła, to i tak będziemy na nią głosować. Panowie, ostatnia minuta, więc zapytam na dzisiaj, gdybyśmy mieli postawić dolary przeciwko orzechom, kto wygra te wybory prezydenckie? No właśnie, to jest symptomatyczne. Powiedzieliśmy wszystko, raczej no, moja hipoteza, prezydent Duda z minimalną przewagą. Tak? Wszystko zależy od tego, co wydarzy się w maju i w kwietniu, a jestem pełen złych przeczuć. Czyli jednak nie Andrzej Duda pana przedstawia. Trudno powiedzieć, ja powiadam, że boję się zaplecza Andrzeja Dudy. Dobrze, w takim razie czekamy do maja. Na dzisiaj no takie prognozy pół na pół, powiedzmy, ze wskazaniem na Andrzeja Dudę. Pan profesor Henryk Domański i pan profesor Kazimierz Kik byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo. I państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.